podstawowy skład Rady wynosi 21 radnych. Prawdopodobnie ostatnia już sesja w tej kadencji Rady Miasta została zwołana na wniosek prezydenta Bolesławca. Praca w samorządzie musi się odbywać nieprzerwanie, więc i konieczne było podjęcie przez radnych kolejnych decyzji. To, co musieliśmy teraz prowadzić przed nową kadencją, to jest zmiana statutu miasta Bolesławiec. W związku z wejściem nowej ustawy należało to zmodyfikować nasz statut miasta poprzez wprowadzenie między innymi nowej komisji, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która będzie zajmowała się ewentualnymi skargami, które mieszkańcy miasta Bolesławiec będą kierowali do Urzędu Miasta. Poza tym do statutu miasta włączono też zapis o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej. I tak grupa co najmniej 300 mieszkańców miasta będzie mogła składać projekty uchwał do Rady Miasta. Nowelizacja statutu wprowadziła też nowe zasady przeprowadzania głosowań w Radzie, które teraz będą bardziej czytelne dla obserwatorów. Każdy radny przy tym stole będzie dysponował malutkim pudełeczkiem z trzema przyciskami. Za, przeciw, wstrzymuje się. A wynik będzie wyświetlany na tym ekranie, cała lista radnych i sposób, w jaki on zagłosował. A więc każdy także na tym ekranie będzie mógł sprawdzić. Dyskusję wśród radnych wzbudziła natomiast uchwała, której inicjatorem był Związek Zawodowy Solidarność. A chodziło o nadanie nowemu rondu przy Leśniczówce na Jeleniogórskiej nazwy Stulecia Niepodległości. Wszędzie się mówi o stulecie odzyskania niepodległości, a nie stulecia niepodległości. Ja opcuję za pełną nazwę stulecie odzyskania niepodległości. Stulecie niepodległości no też jest adekwatne do sytuacji, która się zdarza, bo w tym roku jest stulecie niepodległości i odzyskania, jak również istnienia państwa polskiego, więc obie nazwy są dozwolone i tutaj bym nie próbował pod siebie to zrobić, tylko jeżeli wnioskodawca dał, to próbowałbym się trzymać wnioskodawcy. Będzie sprzeczność w samym Bolesławcu, będzie ulica tysiąclecia państwa polskiego, a tutaj się okaże, że będzie stulecie niepodległości. Także to trochę tak dziwnie brzmi. To stulecie nie jest wykładem historycznym, tak? Tylko jest zauważeniem, że jest to okrągła, setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Możemy dyskutować, tak? Czy było 100 lat, czy było więcej, czy mniej, bo można odjąć lata PRL-u i powiedzieć, co to za niepodległość za PRL-u była, tak? Po co te wykłady? Moim zdaniem, jeżeli chce Rada uczynić zadość wnioskowi dwóch honorowych obywateli miasta, to powinna przyjąć to w takim kształcie, albo powiedzieć, nie chcemy się tym zająć. W efekcie dyskusji radni zdecydowali, by nie zmieniać nazwy zaproponowanej przez wnioskodawców i przegłosowano nadanie rondu nazwy Stulecia Niepodległości. Radni przyjęli też uchwałę o nadaniu nazwy Pogodna jednej z nowych ulic na Zabobrzu.